Cześć, Patrycja, jak ja dawno Cię nie widziałem. Co u Ciebie słychać? Siemanko, wszystko dobrze. O co konkretnie pytasz? Bo to jest... Jak Twoje samopoczucie się ma dziś? Samopoczucie bardzo dobrze. Jestem bardzo zadowolona, dlatego że zaczęłam działać nad wieloma projektami. Dużo osób myśli, że nic nie robię, bo nic tak naprawdę nie pokazuję takiego konkretnego na Instastory, ale dzieje się dużo. I... już niedługo zobaczycie tak naprawdę pierwsze efekty, bo no, uważam, że to, co teraz będzie powstawało, będzie mocne i warte uwagi. A jak się czujesz z zarzutami ludzi, że nic nie robisz? Szczerze, jest mi bardzo przykro, bo ja mam coś takiego, to jest prawda i ja się do tego przyznam, że mam dosyć wysokie ambicje i mam często tak, że te ambicje sprawiają, że... bardzo mnie przytłaczają i stoję w miejscu. Wiesz, że to jest coś tego typu, że czuję taką presję w głowie, że po prostu chcę się ruszyć, chciałabym się złapać za wszystko i wychodzi, że nie łapię się za nic. Więc to jest moja dosyć duża wada, więc te ambicje, które gdzieś tam mnie paraliżują, można powiedzieć. No i bardzo, bardzo mi jest zawsze przykro. To jest najgorszy komentarz, jaki mogę usłyszeć, że nic nie robię, bo zawsze gdzieś się tam staram. Może rzeczywiście ostatnio nie działo się zbyt wiele u mnie pod względem biznesowym, pod względem kariery, ale cały czas gdzieś tam działałam, skupiłam się tak naprawdę przez ten rok na troszkę innych rzeczach, bo patrzyłam, jakby inwestowałam bardziej mój czas właśnie w rodzinę, w relacje z moim byłym chłopakiem. No i zatraciłam się w tym wszystkim. Można powiedzieć, że się też trochę zagubiłam i teraz jest moment, w którym po prostu się odnajduję i można powiedzieć, że już jest blisko i właśnie pracuję nad mocnymi rzeczami. Powiedziałeś, że dbałaś o relacje ze swoim byłym chłopakiem. Ja nie zarejestrowałem tego, że ty miałaś chłopaka. Jak to jest? Wiesz, jakbyśmy mogli prawdę ujawnić. Powiem tak. Prawdę ujawnić. Chociaż trochę. Dobra, no to byłam w związku dosyć długo, bo ponad rok. I była to dla mnie bardzo rozwijająca relacja. Był to mój pierwszy chłopak tak naprawdę. Ale chciałam, w sensie chciałam, nie chciałam. Ten związek nie był publiczny, więc nikt o nim totalnie nie wiedział. No i gdzieś tam do tej pory tak jest. Więc nie powiem Ci, kto to był. Ale ta relacja była bardzo dla mnie, w sensie strasznie emocjonalnie się wyładowałam na tej relacji, bo jakby, no to była moja pierwsza relacja, ten kto wie, ten wie i po prostu, no mega ciężkie emocje. Przeżywałam takie rzeczy, jakich totalnie nigdy jeszcze nie doświadczałam, więc no było mi ciężko, dlatego przez rok nic nie robiłam. Dobra, czyli to zerwanie bardzo Cię załamało? Tak, że musiałaś się podnieść i dojść do siebie. Dokładnie tak. I właśnie wiele osób o tym nie wie, bo jakby każdy mówi, każdy dużo ocenia, komentuje, a tak naprawdę nikt nie wie, co się dzieje u mnie w życiu prywatnym, bo ja też nigdy gdzieś tam... Jestem taką osobą, która starała się zawsze zatrzymać taką prywatę, żeby to było prywatne, nie? Żeby to zostało prywatne. No i gdzieś tam po prostu każdemu jest łatwo oceniać, no a też nie wie do końca prawdy. No i ja też jestem bardzo emocjonalną osobą i było mi mega ciężko, szczerze. A czyj to był pomysł, żeby to ukrywać, twój czy jego? Wyszło to naturalnie, dosyć naturalnie, jakby wspólny, można powiedzieć. No dobra, to czego to cię wszystkiego nauczyło? Bo pierwsza miłość podobno uczy najwięcej. Jezu, to jest chyba, szczerze, to jest zbyt ciężkie pytanie, jeśli chodzi o ten moment, bo tak naprawdę jestem 4 miesiące po rozstaniu, tak naprawdę, więc jeszcze Ci nie powiem, czego mnie konkretnie nauczyło, ale na pewno ta relacja nauczyła mnie kochać, tak po prostu kochać, nie? To ostatnie pytanie, żeby Cię tu nie doprowadzić do płaczu, bo jesteśmy na imprezie, zaraz musimy iść się bawić. A jakie są szanse, że wrócicie do siebie? Myślę, że zerowe. Myślę, że zerowe i tak naprawdę to boli najbardziej, bo... Kurde, no dla mnie to jest strasznie ciężkie. Dobra, to kończymy to, czego byś w związku nie wybaczyła nigdy. Czego bym nie wybaczyła? Zdrady. Zdrady nie tylko takiej fizycznej, ale też takiej psychicznej jako osoby po prostu. Bo dla mnie szczerość i takie zaufanie to jest podstawa. No a jak tego nie ma, to osoba nie może być na tak ważnym stanowisku jak partner życiowy. No jeśli nie ma tego zaufania po prostu, więc
To jest ta rzecz. Kropka. Patti, dlaczego cię nie było na odcinku u Julki Żugaj? Co się stało? To był właśnie kolejny losowy wypadek, bo tak, następnego dnia miałam event i ja na samym początku zgodziłam się na te nagrywki, powiedziałam tak, super, bo jakby nie mam z tym problemu kompletnie, ale dzień przed zdechł mi piesek, z którym żyłam 9 lat, z którym tak naprawdę dorastałam, no i nie ukrywam. No tak jak mówię, ja bardzo wszystko biorę do siebie, jestem taka nadwrażliwa. No i strasznie mnie to dotknęło i gdzieś tam napisałam Julce, też dodałam na Instastory, więc miałam nadzieję, że zrozumie. I mam nadzieję, że zrozumiała to, że nie miałam możliwości przyjść. No strasznie mnie to odejście tego pieska dotknęło, ale ja mam takie etapy w życiu. Po prostu raz jest super, a potem jest znowu gorzej, że po prostu dużo rzeczy się tak napiętrza. Tutaj rozstanie, tutaj, wiesz, odejście kogoś kolejne tak naprawdę. No i gdzieś tam dużo rzeczy się nawarstwiło. No, ale to nie było jakiejś przyczyny, że wiesz, że coś między nami nie tak, bo wszystko jest dobrze. Dobra, a jaki masz stosunek do psich cmentarzy? Pierwsze słyszę, w sensie gdzieś to słyszałam, ale no nie wiem. Nie wiem, no jak komuś takie coś odpowiada, to spoko, ale ja nie wiem, nie widziałam takiego cmentarza, szczerze. To ja ci powiem, jest pod Warszawą, będziesz mogła mieć grób swojego pieska, będziesz mogła go chodzić, odwiedzać, Boże. Bo co z nim zrobiliście? Ja uważam, że jest to dobre bardzo. Co z nim zrobiliśmy, nie wiem. Aha, czyli kto inny się tym zajmował? Tak, ja nie byłam w stanie kompletnie, nie byłam w stanie po prostu emocjonalnie w ogóle się zagłębiać dalej w ten temat, bo no dla mnie to jest strasznie ciężka sytuacja, wiecie, no jak ten, kto ma pieska, ten wie. Ja jestem strasznie wrażliwa, jeśli chodzi o zwierzęta i takie, no jednak, wiesz, pieska, z którym żyłeś 9 lat, no to traktujesz jako rodzinę. Tak, jak członka rodziny i to jest, no ciężka strata po prostu, nie? Ja w ogóle do tej pory przed oczami mam twoje story ze stycznia, gdzie powiedziałeś, że bardzo boli cię serce, wszystko cię boli w klatce piersiowej. Jezu. Czy ty już zdiagnozowałaś, co się wtedy wydarzyło i wiesz co? Już To był atak paniki i szczerze ja niepotrzebnie niektóre rzeczy po prostu wyrzucam tak do internetu, ale z drugiej strony jestem influencerką i autentyczność uważam, że ma ogromne znaczenie i stwierdziłam, że jak na dany moment czuję, że po prostu czuję się tragicznie, to po prostu powiem to moim widzom, niech oni wiedzą, co się u mnie dzieje, bo tak jak mówię, od początku mojej kariery w internecie ja zawsze byłam gdzieś tam taka skryta i gdzieś tam z czasem nauczyłam się, że to nie jest do końca dobre, że ja po prostu jakby powinnam, działając w internecie, pokazywać ludziom, co tak naprawdę się u mnie dzieje i jaka jest prawda, niż cały czas o wszystko jest kolorowo, no bo tak życie nie funkcjonuje i czasem są po prostu gorsze momenty. Dobra, a to był pierwszy i ostatni, czy teraz ci się powtarzają te ataki? Nie, wtedy to był właśnie atak paniki związany z moim poprzednim związkiem, więc no teraz już się to troszeczkę rozjaśnia, można powiedzieć, dla widza, no bo no to było związane z moim po prostu związkiem, więc no ciężkie emocje, ja po prostu uczę się też sama siebie. No tak jak mówię, to był mój pierwszy związek. Dobra, coś optymistycznego powiedz na koniec. Powiedz mi, jaki projekt jest najbliżej. O, w ten sposób. Najbliżej. Coś miłego takiego, wiesz, żeby tutaj fani mieli na co czekać. Dobrze, no dawaj, to słuchajcie, coś. Pierwsza piosenka będzie na początku maja i to będzie piosenka, w której tak naprawdę dowiecie się czegoś więcej czy mogę to powiedzieć, o związku, w którym byłam. I no będzie to taka piosenka otwierająca mnie i po prostu nakreślę wam mniej więcej, co tam się u mnie działo, jak ja się czułam. Więc no, mam nadzieję, że wam się spodoba. Ale nie mogę się doczekać, bo ona będzie tak świetna, serio. A kiedy wracasz do Warszawy? Do Warszawy? Można powiedzieć, że ja tutaj jestem jedną nogą trochę. Nie wiem, ale jednak jeździsz tam do siebie. Tak, do siebie. Wiesz co, myślę cały czas nad zamieszkaniem w Warszawie, bo jednak ciężkie są takie dojazdy po prostu. Ale nie przeszkadza mi to na razie, więc nie myślę o tym tak jakoś bardzo. Mhm. Teraz się skupiam po prostu na tych projektach, o których mówię, na muzyce, na działaniu i gdzieś tam te dojazdy, ja uwielbiam jeździć samochodem, więc te dojazdy nie są dla mnie problematyczne, no ale myślę, że za jakiś czas na pewno będzie moment, w którym powiem, nie, już mnie to męczy i po prostu zmienię miejsce zamieszkania na Warszawę. No, będzie najwygodniej na pewno. A co ci się bardziej podoba tam niż tu?
że tak tam Boże, lubisz słuchaj, być. No to słuchaj, po całym dniu spędzonym na przykład, wiesz, na jakimś planie nagrywkowym albo w Warszawie coś załatwiam, jakieś sprawy, wracam do spokojnej takiej, można powiedzieć, troszkę wsi, bo jakby to ja mieszkam w lesie, to jest taki domek w lesie i wracam tam i mam po prostu no totalny chill i to jest taki mój comfort place, wiesz, takie miejsce, gdzie ja po prostu odpoczywam. Więc to mi się bardzo podoba, dlatego też nie śpieszy mi się z wyprowadzką do Warszawy. Ale na pewno ten moment nadejdzie, bo już powoli te dojazdy mnie zaczynają męczyć. No tak, i gotują ci, masz jedzenie, tak, wszystko podstawione, posprzątane, więc fajne. Tak jakby to jest mamusia super. Zrobi pranie czasem, jak ją poproszę i to jest takie, czuję się wtedy taka, wiesz, zaopiekowana, takie dodatkowe wsparcie, bo jednak czasem są takie dni, że nie ma się czasu na nic, a gdzieś tam jak tam mama wejdzie do pokoju, czasem pościeli łóżko za mnie, to jest mega miło, więc tak, kocham cię, mamo. A jak twoja mama cię wspiera w tych trudnych chwilach, które są, były? Powiem tak, jak mnie wspiera? Zazwyczaj jest to po prostu rozmowa i gdzieś tam pomaga mi obrać cel. Wiesz, jakby takie pytanie, że po co ja to robię na przykład, nie? I tak sobie wszystko układam w głowie, więc moja mama w sumie to jest mój taki prywatny terapeuta, więc no myślę, że w tą stronę, taka bardziej rozmowa, czy gdzieś spacer, wiesz, sobie spacerujemy po tych laskach, rozmawiamy i to jest takie największe wsparcie, tak mi się wydaje, no. No i super, Pati, trzymam za ciebie kciuki, żebyśmy kolejnym razem się spotkali i optymistycznie tak, sobie porozmawiali. Tak, już nie było, o byłych. Wiesz, same światło. Ej, nad jestem tobą, ciekawa same twojej reakcji na moją nutkę, więc będę chciała twojego feedbacku usłyszeć. Na pewno ci dam. Super, dziękuję ci bardzo. Buziaczki.